witajcie serdecznie w kolejnym vlogu. Numer 12, aż musiałem sprawdzić, który. No i właśnie naszła mnie taka dzisiaj mała rozkmina na temat vlogowania. Tych wątków, których się pojawiło w dotychczasowych 12 odcinkach, jest strasznie dużo. Jest jakaś organizacja bieguna, organizacja skrzynki geocache'owej, poszukiwanie kolejnych cache'y, treningi związane z przygotowaniem do Tawiki, treningi związane z przygotowaniem do bieguna, moje prywatne treningi, organizacja wszelkich eventów, spotkań, jakieś jazdy na quadach, offroadowe sprawy. No i doszedłem do wniosku, że tych spraw jest na tyle dużo, że nie jestem w stanie tak naprawdę dzielić tych odcinków na poszczególne wątki. W związku z tym wymyśliłem taką rzecz, że będę nagrywał po prostu wszystko. W każdym odcinku będzie się pojawiło kilka wątków. Wiąże się to z tym na przykład, że przed chwilą byłem w Gdańsku w Rzeźnie, gdzie ogarniałem miejscówkę na start wielkiego finału Run Beach Morning, który odbędzie się 3 września. Tutaj znajdować będzie się start i meta biegu. Będziemy biegli plażą aż do zielonej latarni, którą pewnie trochę słabo widać. Z powrotem to jest akurat 5 km. A teraz już jestem w Adventure Parku i za chwilę rozmawiałem o przygotowaniach do biegu morskiego Komandosa i o kolejnej edycji bieguna. No i za chwilę jadę gdzie indziej coś zorganizować, więc postanowiłem się wbić w coś takiego, przed czym długo się broniłem, odnośnie vlogowania prawie codziennie. Tak więc kamera będzie mi teraz towarzyszyć prawie codziennie, będę nagrywał wszystko i mam nadzieję, że to wszystko sprawi, że powstanie jakaś całość w miarę spójna, bo chodzi o spójność tych vlogów, o to, żeby przedstawiały jakąś historię. No a na razie tak nie jest. Na razie porusza wiele wątków i są one w zasadzie ze sobą niepołączone. No połączone są takie, że jesteśmy w Adventure Parku, tu gdzie zawsze właściwie. No i tyle. Chciałem wam się podzielić taką myślą. Niech to będzie początek nowej serii vlogów wielowątkowych, żeby mieć motywację do ciągłego działania i prowadzenia kolejnych vlogów i codziennej właściwie pracy nad nimi. Zasubskrybujcie kanał koniecznie. Będę wiedział, że to wszystko ma jakiś sens. I zapraszam do oglądania nowej serii vlogów o wszystkim związanych z działalnością Bikielu Food. Zarówno organizacyjną, treningową, eventową.